dzień dobry kochani. Słuchajcie, mam ostatni dzień ładnej pogody, choć jest dosyć mroźno. Zabieram się za robienie pergoli tutaj na rurze. Róża jest tutaj, ja w tej chwili podwiązałem, bo będę teraz te, tu są takie dwa drzewa, które nam się złamały kiedyś, poszły tam na stronę wujka w połowie, więc zostawiliśmy tylko takie pniaki, ale zaraz je tutaj wytnę. Tego nagrywać nie będę, o tam motorówkę mam u wujka, leży na ławce, ale tego nagrywać nie będę, będę tutaj z wujkiem robił, więc szanuję jego prywatność, że nie chcę być nagrywany, więc te dwa pniaki idą out, a pergola będzie z profili starowych, taka około metrowej szerokości, jakieś 2 metry, 2,5 metra w górę i tutaj przykręcona do muru. Także o, dzisiaj to zapewne na razie będzie tylko wymierzenie i cięcie profili zamkniętych, a tutaj mam stalowe 40x20, 2 mm grubości i powiem wam, że stresuję się, bo po raz pierwszy w życiu będę spawał. Będę uczył się na tym spawania metodą otuloną. Kiewa, co to z tego będzie? Nie wiem, zobaczycie, ale to, będzie to pierwsze moje spawanie w życiu. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Dobra, kochani, biorę miarkę i tak, tu będzie około metra, z tym, że ona dosyć daleko jest sadzona, więc gdzieś tu i tu będę musiał zrobić betonik. Betonik, do którego będę mocował taki mały fundamencik, no ale tu mam rynnę, więc mocowanie muszę zrobić troszkę inaczej. Czyli betonik wyjdzie mi no, w tym miejscu, to koło róży. Zobaczmy, jak sobie to ugryźć. Potrzebuję metrowej szerokości, tak żeby to troszkę wystawało dotąd. 30 cm, jak jest rynna. Czyli 30 cm, odjąć 30 cm. Ok, no to tak mi wyjdzie tu pergola, tak jak patrzę. Czyli będzie gdzieś dotąd w takim razie. No to dobrze. Teraz tak, tu mam jakieś 2 cm, mur mi wystaje. Dobrze, tu mi wychodzi 2,60, czyli jak wytnę na 3 metry, po prostu taką wystającą troszkę, to będzie w porządku. Czyli długość górnych będzie na 3 metry, a na wysokość to tak myślałem 2,5 metra ją zrobić. I to są róże pnące, tu będzie druga. I one, żeby się tutaj tak ładnie oplatały po prostu w tej pergoli. Myślałem to robić z drewna, ale po pierwsze drewno jest drogie, a po drugie no, trzeba je dosyć często konserwować. Nie jest tak trwałe. Będę robił dokładnie na te schody jeszcze poręcz. Będzie vlog o tym osobny. Więc kupiłem 3 profile 6-metrowe więcej, z których właśnie zrobię tą pergolę. Spokojnie to wystarczy, profile się pomaluje, zrobi się zaślepeczki i będzie, myślę, że będzie na cacy. A, kochani, pniaczki ucięte, a ja sobie już tu na kobyłkach postawiłem pierwszy profil. Przykręciłem go sobie ładnie klubami i teraz sobie po prostu odmierzę dziada. 3 metry. Tu. Opta. Odrysowałem sobie od kątowniczka i po prostu tnę na dwa równe kawałki 3-metrowe. Tak samo postępować będę kawałkami 2,5-metrowymi. A nie będę wszystkiego tak pokazywał, po prostu timelapse. We'll be right back.
Kierwa, znów mikrofon padł i nagrywam się z mikrofonu wbudowanego w osło. Poprzecinałem sobie profile, przeszlifowałem, źle sobie na początku wyciąłem krzywo, więc nadrobiłem to po prostu ściernicą. I patrzę ścierny i tyle. A co zrobić? Kochani, wyciąłem sobie jeszcze od razu takie sporniki. Od razu sporniki pod kątem prostym. Będą tutaj, tu będzie szła belka, a tu będą sporniki. A z drugiej strony, bo to są nogi, to są podpory. Tamte są belki te górne. Natomiast to będzie podpierać belkę górną i górne belki będą z drugiej strony, na tej będą na nogach, na podporach, a z drugiej strony będą przykręcone do muru. Teraz muszę sobie wziąć następny profil i odliczyć metrowe kawałeczki, które będą mi służyć jako beleczki poprzeczne do naszej belkoli. Rybaczki moje kochane, na razie 4 poprzeczki wycięte, będzie ich 6, z tym, że jedna to będzie montaż do muru, ale niestety 8 mi pada, więc ja sobie dotnę te 2 kawałeczki, a widzimy się w następnym vlogu, gdzie myślę już, będę zabierał się za spawanie tego tałatajstwa. Dobrze kochani, dziękuję wam wszystkim i bardzo serdecznie piszcie w komentarzach, jak wy robicie swoje pergole, czy preferujecie drewno, czy metal i tego typu rzeczy. Kurde, pierwszy raz w życiu coś takiego robię. Robię z głowy, czyli z niczego. Więc zobaczymy, co to z tego po prostu będzie. Zapłaciła za to teściowa, więc w sensie za materiał, więc jak spieprzę, to nie będę pachał, a poćwiczę sobie przynajmniej przed zrobieniem poręczy do tych schodów. No, słyszycie, jak już ptaszki mi cudownie świergolą? Pięknie, nie? Dobra, trzymajcie się, hej!